No i tak jest dzisiaj na zewnątrz. Upał jak nic. Kaspi, przedostatni dzień dzisiaj, nie? Przedostatni dzień. Kukuk. Przedostatni dzień, masz? Halo, halo, cześć, witam serdecznie. Chciałabym wam opowiedzieć o tym, co mnie właściwie dziś zaskoczyło. Bardzo ogólnie, od wczoraj czuję się zaskoczona. Powiem wam tak, bardzo, bardzo pozytywnie, ponieważ moje dziecko mnie zaskoczyło i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I to nie na marnym mnie zaskoczyło, ponieważ moje dziecko, jak wiecie, cierpi na spektrum autyzmu. Jest autystą wczesnodziecięcym. No i przede wszystkim moje dziecko w zeszłym roku ani grama nie umiało pisać w linijce. W linijce. Dzisiaj dostałam materiały ze szkoły. No patrzcie sami. Mam takie materiały ze szkoły, które co roku dostaję. Przede wszystkim to są takie zadania. Kacper tu miał coś tam namalować, to za ala geometria, ale to jest mniejsza o to. Tutaj Kacper łączył sobie takie, no, do koloru do wyboru. Tu jest metakom, czyli coś jest małe, coś jest duże i musiał pogrupować, najpierw powycinać, no i pogrupować przede wszystkim. Kolejne zadania były takie, że musiał pomalować tyle form, albo okrążyć tyle form, ile punktów było na kostce. To umiał zrobić bez problemu, trójeczkę zakreślić. No i przede wszystkim takie różne zadanka sobie robił. I patrzcie, on się mieści w linijce. I co było? Mało pomocy, wenis hilfe. Zaznaczone, że mało mu pani pomagała, jego ta towarzysząca. Super! Nie spodziewałam się tego. Tak mile jestem zaskoczona. Patrzcie, to zrobił sam, alajny. Patrzcie, tu napisał 3, tu napisał, że jest 2, tu 1, tu znowu 3, tu też 1, tu też 2. No normalnie jestem zaskoczona. Tu jest tak. Z pomocą, ale i tak nieźle mu to wyszło. Patrzcie, on się mieści w jednej linijce. Wszystko robi tu sam. No, to akurat z pomocą. Ale nieźle. Liczyć też fajnie umie. Co mogę wam jeszcze fajnego pokazać? To zadanie, które się kiedyś gdzieś tam powtórzyło. Tego nie zrobił, widzę. To miał coś do pomalowania, ale jak dzisiaj przyszedł ze szkoły, powiem wam, on mi wszystko powiedział. Co to jest właściwie? Patrzcie, a jeszcze sobie plusy rysował. I to wszystko sam tu robił. No zobaczcie, sami. Sam to robił. Mnie rozwali. Siódemki pisał. Ja bym nie powiedziała, on mnie tak zaskoczył. To jest nie do pomyślenia. No po prostu jestem szczęśliwa. Patrzcie. Normalnie nie wierzę w to. No, tu takie krikie kraka trochę zrobił. Ale coś niewiarygodnego. Co jest fajne, w tej szkole się uczą, eksperymentują przede wszystkim. I uczą się tak. Musiał pogrupować obrazki, co się dzieje po kolei. Jak jest ćwiczenia przeciwpożarowe. Że coś się pali. Trzeba słyszeć ten sygnał, trzeba zamknąć drzwi i okna, trzeba iść do tego wyjścia ewakuacyjnego, trzeba się dobrać w pary, że trzeba się trzymać razem i idą do tego punktu, tam gdzie się wszyscy zbierają, czyli ten zamel punkt i to jest przy jakichś tam chyba tych bramkach z piłki nożnej. Fajne zadanie. Robili jakieś doświadczenia ze ślimakami, widzę. Fajne rzeczy robili. Tutaj Kasper miał coś pomalować. Trochę mu tak... Kasper jak maluje, to z całej pety.
Tutaj miała pomalować sobie zęby, w jakich przykładowo siekacz. Tu jest chyba ten trzonowy. I tu jest, nie wiem co to jest Ekson, zapomniałam. Ale miał pomalować sobie zęby. I przede wszystkim, co mnie najbardziej zaciekawiło, pani mi opowiadała, że on umie posortować, co jest niezdrowe, od czego się robią niezdrowe zęby i od czego się robią zdrowe zęby. Przykładowo, od czego są zdrowe zęby. I umiał to posortować. Patrzcie, słodyczy. I to są owoce. Bardzo fajnie. Także moje dziecko mnie dzisiaj zaskoczyło. Jestem ciekawa, jak się on zachowywał na wycieczce. Pani mi nic nie napisała, ale chyba było dobrze. Widziałam filmik, jaki mi nakręciła. Fantastycznie się zachował. Umiał być w grupie dzieci, co mnie bardzo niezmiernie zaskoczyło. Bawił się z tymi dziećmi. I co było fajne, że jak zjeżdżał na zjeżdżalni, to robił tak jakby taki korek, jak to dzieci jeden za drugim siada i tak zjeżdżają sobie. To mi się podobało. Już ma kolegę w klasie. Także to jest mit, że autyści nie mają przyjaciół i coś takiego. Powiem tak. Ciężko znaleźć autystom przyjaciół. Ciężko. Albo mają ich bardzo, bardzo mało. Ale Kacper jest taki, pani mi ostatnio powiedziała, że on jest taki, że on lubi być w centrum uwagi. On jak są dzieci, to lubi robić action, czyli akcję taką, taki, żeby coś się wszystko szumiało, działo i tak dalej. Także z tego jestem zadowolona. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Jestem zadowolona z tych zadań, co mi pani tu dała. Nie wiem, gdzie to będę składować wszystko, ale tego jest mega dużo. Z zeszłego roku chyba to nawet wyrzuciłam, no bo gdzie ja mam to wszystko trzymać, tak powiem szczerze. Obejrzę, wiadomo, parę takich pamiątek zostawię. O, nawet uczyli się, w jaki sposób myć zęby. W jaki sposób myć zęby, to fajne ćwiczenie było, tak żeby się przygotować trochę do życia, ale Kacper już ząbki umie myć, także się cieszą i z tego, także no taki, jestem po prostu tym zaskoczona. Rozwój idzie do przodu. Udało mi się dzisiaj parę ważnych terminów załatwić, bo załatwiłam sobie termin, żeby skierowanie jutro zdobyć. Zadzwoniłam do genetyczki i mam już termin na poniedziałek w przyszłym tygodniu na godzinę 11. Faktem Robert będzie po nocce, mi chyba zabije po prostu. Ale po prostu musimy to zrealizować, ponieważ no, czas goni, a przede wszystkim później terminu już nie dostanę, bo one są po prostu... Teraz mam szansę go dostać, bo wszyscy wyjeżdżają gdzieś na wakacje. A my nie wyjeżdżamy, więc trzeba to wykorzystać jak najszybciej, żeby jak najszybciej z tą medykamentacją z nim pójść. No i przede wszystkim jutro muszę jeszcze z rana zadzwonić do SPC, do tego socjalpediatrycznego centrum, żeby załatwić kolejny termin, żeby to fajnie wszystko skompilować, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Także moim zdaniem będzie to dobry krok w dobrą stronę. Z czego się cieszę, że raczej nie było chyba żadnych problemów u Kacpra na wycieczce. No i przede wszystkim, co ja mogę jeszcze powiedzieć, jestem bardzo z niego zadowolona i liczę na dalszy postęp, także trzymajcie też za niego kciuki. Jeśli wam się podobał taki pozytywny filmik, dający nadzieję, zapraszam do subskrypcji naszego kanału i przede wszystkim oglądania dalszych filmików z naszymi perypetiami. Do zobaczenia, cześć!